na dzisiejszej konferencji prasowej partii Korwin. Są z nami europoseł Janusz Korwin-Mikke, poseł Przemysław Wittler, Tomasz Sommer, rzecznik prasowy i pan Tomasz Górski, nowy poseł partii Korwin. I proszę Tomasza Sommera o zabranie głosu. Szanowni Państwo, nasza reprezentacja parlamentarna dzisiaj wzrosła 100%. Mamy nadzieję, że po wyborach wzrośnie o kolejne kilkaset procent, także no, ten wybór, który mamy za 41 dni, będzie przełomowy dla naszej formacji i proszę pana profesora Janusza Korwin-Mikkego o przedstawienie naszego nowego posła. Proszę Państwa, zgłaszają się do nas posłowie, trwają rozmowy. Poseł Górski jest pierwszy na liście, więc powie o nim jego kolega w Sejmie, kolega Wippler. Wippler, no, z wielką przyjemnością witamy człowieka, który docenił wreszcie, że nasza partia jest jedyna, która walczy o suwerenność Rzeczypospolitej, walczy o to, żebyśmy nadal na świecie. Tyle mam do widzenia, bo tak Polski głosował przeciwko wielu wariactwom obecnego rządu, więc mam nadzieję, że u nas mógł się wykazać. Dobra. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za przyjęcie w takie grono. Oczywiście podziwiam pana prezesa od wielu lat za konsekwencję upór, ale w ostatnim czasie to, co zrobił, czyli wypowiedział się za chrześcijańską tożsamością Polski przeciwko imigrantom islamskim w Polsce, to mnie przede wszystkim bardzo mocno zbudowało. Jest jedynym politykiem, który wprost powiedział to, co Polacy o tym myślą. I to spowodowało przede wszystkim oczywiście różne rzeczy inne też, kwestie niskich podatków, kwestie chęci zmiany obecnego systemu w Polsce, ale to najbardziej mnie zmotywowało, żeby przystąpić do grona posłów partii Korwin i mam nadzieję, że ta partia właśnie będzie w przyszłości zmieniała Polskę, ta partia będzie miała posłów w Sejmie, bardzo silną reprezentację, wszystko na to wskazuje i z całego serca tego życzę oczywiście panu prezesowi, całej partii i na pewno dołożę wszelkich... Polsce jak najbardziej, ja wiem, że Polacy to już dostrzegli i Polacy będą głosować tak jak powinni i jestem przekonany, że w Sejmie będziemy mieli dobrą reprezentację i zmienimy Polskę na lepsze. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zwiększyła się nasza reprezentacja parlamentarna. W najbliższych dniach zaprezentujemy innych parlamentarzystów, którzy do nas dołączyli. Jesteśmy na finiszu takiego etapu ważnego każdej kampanii, czyli etapu rejestracji list. W dniu dzisiejszym wszystkie okręgi partii Korwin zostały zgłoszone, bądź zostaną zgłoszone. Ostatnia będzie zgłoszona o godzinie 14:00, lista warszawska, której liderem jest pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Już w 32 okręgach zostały policzone podpisy i ta liczba podpisów była powyżej 5000 na okręg. To co oznacza, że będziemy mieć listę ogólnokrajową, listę ogólnopolską i będą Polacy mogli na reprezentantów partii, która głosi wartości, wolność, własność i sprawiedliwości w całym kraju głosować. Listy partii Korwin będą w całym kraju, będziemy mieć prawie 920 kandydatów w całym kraju, którzy będą walczyli o to, by Polska się nie zmieniła w tym kierunku, w którym idą w chwili obecnej zmiany w Europie. W tej kampanii, tak jak to widać w ostatnich tygodniach, będziemy bardzo silnie i ostro mówili nie planom drastycznym, makabrycznym, by do Polski przymusowo, wbrew woli tych ludzi, ściągnąć tysiące imigrantów, których, jak się teraz okazuje, już nie chcą Austria, nie chcą Niemcy, ponieważ te kraje zamknęły granice. Nie dopuścimy do tego, by w Polsce się działy takie rzeczy jak w Niemczech, gdzie w dwóch landach, czyli w Bawarii i w Turyngii, zostały uruchomione budynki dawnych obozów koncentracyjnych, w których chwilę obecnie są przetrzymywani uchodźcy. W obozie w Buchenwaldzie i w obozie w Dachau są chwilę obecnie przetrzymywani uchodźcy. My nie dopuścimy do podobnie drastycznych, idiotycznych, skandalicznych działań w Polsce i będziemy głośno na temat tego mówili w najbliższych tygodniach, mając najbardziej wyrazistą i jasną w tej sprawie postawę wszystkich formacji politycznych w Polsce. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania? Chciałem przypomnieć, jeśli można, że ja wyzwałem Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii PiS, żeby przyznał, że głosowanie tego typu polskiego, chwalenie go, że to jest dobry traktat, podpisywanie go, głosowanie za nim, ratyfikowanie go, to wszystko ludzi, nie było. Było
było błędem i że teraz trzeba stanąć w froncie przeciwko temu, co się dzieje w Unii Europejskiej i wzywanie Jarosława Kaczyńskiego, żeby to zrobił, bo trzeba przyznać się do błędu. Zrobiło się błąd, bo gdyby nie przejść ratownik wojskiego, to by nie było tej afery i nie mogliby nam na siebie wciskać tych pomocy. Także mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński przyzna się do tego. Jeżeli gdyby był traktat lizboński, Polska mogłaby powiedzieć dzisiaj weto i nikt nie mógłby podjąć innej decyzji. Wszyscy, którzy głosowali za traktatem lizbońskim, sprawili, że Polska nie może dzisiaj ani jutro powiedzieć weto i może zostać przegłosowana. Jeżeli zostanie Polska przegłosowana w sprawie imigrantów, będziemy rozliczali wszystkich, którzy głosowali za traktatem lizbońskim, wszystkie formacje, które poparły zmianę prawa europejskiego w tym kierunku, żeby w tak fundamentalnych sprawach, jak przymusowe osiedlanie dziesiątek tysięcy ludzi w Polsce, którzy wcale to nie chcą być, można było zrobić ponad naszymi głowami, wbrew woli Polaków. Dobrze, to w jaki sposób mamy rozwiązać ten problem? My nie mamy żadnego problemu. Nie mamy żadnego problemu, uchodźcy wcale u nas nie chcą być. Problem jest taki, że Niemcy każą nam tych ludzi tutaj trzymać w obozach koncentracyjnych. To nie musi być Oświęcim oczywiście, to obozy mogą się mieścić w zupełnie innych barakach. I jeżeli Polska pozwoli, żeby oni uciekli, to wie, że Polska płaci grzywny. Ja bardzo przepraszam, jak możemy ludzi trzymać tam, gdzie oni nie chcą być, prawda? My ich też nie chcemy. Gdyby, tak jak w Islandii, gdyby poszczególne rodziny zaprosiły tych ludzi, to nie było żadnego problemu. W Islandii zaprosiły poszczególne ludzi, nie było problemu. A u nas ich koncentruje w obozach, tak? I teraz na obrzeżach obozu są bijatyki między narodowcami, prawda? A młodzieżą, która tam się ludzi w tych obozach nie ma co robić. Prawda? I jeszcze, gdyby to byli w rodzinach, to dzieci były po dwóch tygodniach szarego po Polsce, tak? Tam się ich uczy, uczą ich lektorzy, oczywiście bez powodzenia, bo tak się języka się nie uczy, w ten sposób się uczy w rodzinie. No, to jest po prostu skandal, to by się odwołać do ludzi, to rządy to załatwiają. No i one zaczęły to źle. Trzeba to powiedzieć jasno, Unia Europejska jest złem. Unia Europejska, jak powiedziała pani Karolina Magdalena, jest chorobliwym wymysłem lewicowych intelektualistów. To się przerzuca na nas, ta zaraza. To zarazy, zarazie trzeba powiedzieć, potrzebujemy szczepionki, potrzebujemy się separować od zaraz. A co jeżeli część nie chciała zostać? No nie przyjmą. Ale nie mam żadnych, nie przyjmą do siebie. Tak jak na Islandii. W Islandii 10, Islandia ma 300 tysięcy ludzi. I 10 tysięcy rodzin powiedziało, że przyjmą tych ludzi. Do siebie przyjmą, na swój koszt. I bardzo proszę, nie, to ludzie zrobią, zamiast demonstrować na ulicach, wyglądać samochodami imigrantów, niech ich do siebie przyjmą. No, to chyba bardzo proste. Tylko problem polega na tym, że jak dwie parafie na przykład przyjęły na Łomzyńskim Śremie, to ci ludzie po dwóch dniach uciekli do Niemiec. Gdy proboszcz w Śremie znalazł pracę tym ludziom, to bez pożegnania uciekli do Niemiec. Tak to wyglądało. My będziemy bardzo szczegółowo nasze stanowisko w tej sprawie prezentowali podczas środowej debaty dotyczącej imigrantów i mamy nadzieję, że już będziemy je wtedy prezentowali jako koło poselskie Partii Korwin. A co się znajdzie w tym wystąpieniu? Będziemy m.in. apelowali do tego, żeby państwa unijne wywiązywały się z nałożonego na nie obowiązku. Polska ma chronić granicę między Polską a Rosją, Polską a Ukrainą, granicę zewnętrzną unijną. My oczekujemy, że inne państwa europejskie również będą wywiązywały się z obowiązku, który na nie nałożono, wprowadzając traktat Schengen i otwierając granicę między poszczególnymi państwami europejskimi. Będziemy oczekiwali również respektowania naszej podmiotowości, woli naszych obywateli. Nic o nas bez nas, nie można w Polsce takich przymusowych gości wprowadzać wbrew woli przeważającej absolutnie Polaków. A granica polsko-niemiecka powinna by zostać uszczelniona? Granice w Schengen mają być otwarte. Mówimy o granicach zewnętrznych. Polska ma stres, jak mówię, granicy z Białorusią, Ukrainą, na Kowatów, Rosji, z Kuba, z Czechami i tak dalej. Nie, zobaczcie, że nie będzie w Schengen. Natomiast niech będzie strzelona połowa granica, która by się na chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Jeżeli my ich przyjmiemy tego osobą, przyjmiemy milion ludzi, no Europa milion ludzi, to zwali się następne 10 minut. No przyjęto tę osobą, da nam sobie zaświetlić. I utopi się na łączu, gdzie ludzie nie zaznaczyć. Tak się będzie. Jeszcze mówiłem w Sejmie, mówiłem o tym, że my mamy obowiązek, moralny obowiązek zadbać też o Polaków na Ukrainie. Ja się dziwię, że Polska tak mocno jest zaangażowana w sprowadzanie imigrantów z islamskich, a tak słabo zaangażowana w pomoc Polakom, którzy tak naprawdę nie z własnej woli zostali poza naszym,
poza granicami naszego kraju, a w tej chwili są także w strefie wojennej. Także ja będę również pytał panią marszałek, jak wygląda kwestia pomocy Polakom na wschodzie, głównie w rejonie wojennym, gdzie Polacy chcą się stamtąd wydostać, a państwo polskie im nie pomaga. Absolutnie żadnej inicjatywy w tym temacie Polska nie wykazuje. Ci Polacy tam są w strefie wojennej i chcą wrócić, chcą przyjechać do kraju, bo powinni być... Tak, natomiast tu jest zaangażowanie, a tu jest kompletna bierność i to jest duży problem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.